Witam Was serdecznie na audycji Jak mądrze szukać swojej pasji. To jedna z kolejnych audycji, na którą się zdecydowałem ze względu na dość wysokie zainteresowanie tą formą komunikowania się z Wami, tą formą przekazywania Wam wiedzy, praktyki, pomysłów na to, jak radzić sobie z różnymi celami w naszym życiu. I bardzo się cieszę, że mimo tego, że mamy środek tygodnia, godzina 20.00, jesteście tutaj z nami i słuchacie tego, co mam Wam do powiedzenia, a mam Wam do powiedzenia bardzo wiele ciekawych rzeczy, więc to, o co zawsze Was proszę lub Wam proponuję na początku audycji, to przede wszystkim wyłączenie wszelkiego rodzaju dystraktorów, czyli wszystko, co mogłoby odciągać Twoją uwagę. Za około pół godziny do 40 minut będziesz mógł wrócić do Facebooka, wrócić do maila, wrócić do wszystkich stron, które tak bardzo chciałeś obejrzeć, ale teraz, gdy je wyłączysz, będziesz mógł naprawdę skoncentrować się na tym, co mam Ci do przekazania, dzięki czemu o wiele bardziej z tego skorzystasz. Na stronie, czy to na blogu, czy to na stronie audycji, niezależnie od tego, gdzie w tej chwili jesteś, są komentarze, jest opcja wpisywania komentarzy. Jeżeli macie ochotę coś powiedzieć, podzielić się z innymi czymś, to jak najbardziej zachęcam. Jednocześnie komentarze to też jest dystraktor. To też w jakiś sposób może odciągać Waszą uwagę, więc najlepiej po prostu usiądźcie wygodnie, połóżcie się, zamknijcie oczy, weźcie parę głębokich oddechów, odprężcie się, zrelaksujcie się, bo to będzie takie pół godziny tylko i wyłącznie dla Ciebie. No właśnie, jak zamkniesz oczy, to dzięki temu będziesz mógł tak naprawdę wyobrazić sobie to wszystko, o czym mówię, wyobrazić sobie to, co pojawia się w Twojej głowie, gdy słyszysz mój głos, bo Twoja podświadomość będzie wypełniała Twój umysł obrazami, które są związane z tym, o czym mówię. I tak naprawdę każdy z Was prawdopodobnie będzie widział zupełnie coś innego. Natomiast Twoja podświadomość dokładnie będzie wiedziała, co Ci pokazać w sytuacji, kiedy będziesz dowiadywał się nowych rzeczy, kiedy będziesz rozumiał nowe rzeczy, kiedy będziesz doświadczał w swoim ciele i w swoim umyśle prawdopodobnie pewnych różnego rodzaju zmian. Nagranie tej audycji będzie dostępne za około tydzień, więc nie musisz się martwić o żadnego rodzaju notatki, ponieważ będziesz mógł odsłuchać tego nagrania dokładnie tyle razy, ile tylko zapragniesz. A będzie tutaj sporo ciekawych informacji i odpowiedzi na Wasze pytania, które były, no powiem, przyznam szczerze, że nie zawsze były proste. Niektóre pytania były trudne, ale były bardzo dobre i cieszę się, że się pojawiły, ponieważ pokazuje to, z jakiego rodzaju problemami się spotykacie, jeżeli chodzi o temat życiowej ścieżki, jeżeli chodzi o temat pasji. Ja bardzo chętnie na tyle, na ile umiem, tyle, na ile mam doświadczenie i w swoją własną wiedzę, to Wam pomogę. Odpowiedzi na te pytania będę przeplatał podczas całej audycji. Nie będzie tym razem tak, że pierwsze 15 minut to jest audycja, potem to są pytania. Raczej dobrałem już te pytania, które pojawiły się w komentarzach na blogu i będę je przeplatał jako pewnego rodzaju podawanie przykładów do rzeczy, o których będę w trakcie tej audycji mówił. Dlaczego wybrałem temat pasji? Codziennie spotykam ludzi, którzy świadomie lub nie godzą się na przeciętne życie. Żyją pracując, robiąc rzeczy, których nie lubią, których nienawidzą, których czują się źle. I zauważam, jak bardzo wiele ludzi nie miało nigdy doświadczenia pracowania z pasją. Jak wiele ludzi nie miało nigdy doświadczenia robienia czegokolwiek z pasją. I widzę, jak bardzo jest to potrzebne, żeby pokazać ludziom, czym pasja jest, a czym pasja nie jest. Ponieważ bardzo wiele osób ma dość skrzywiony, nieprawidłowy, nieprawdziwy schemat pasji w głowie, przez co tak naprawdę blokują siebie sami, ponieważ wydaje im się, że pasja to jest to jedno coś, ten święty graal, i czują dużą presję, która tak naprawdę ich blokuje, i o tym też będę mówił. Ja tak naprawdę od drugiego roku studiów mam to szczęście, że robię w życiu to, co kocham, i wymagało to ode mnie pewnej dość odważnej decyzji, żeby na drugim roku studiów ekonomicznych, które no, kierowały mnie ku zupełnie innemu życiu, podjąć decyzję, że będę robił jednak coś innego, że będę robił coś, co nie ma zbyt dużego związku tak naprawdę z tymi studiami. I od tamtej pory równolegle studiowałem psychologię i innego rodzaju tematy związane z umysłem i tym, w jaki sposób my się możemy zmieniać. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że od tamtej pory robię to, co lubię, miałem okazję i cały czas mam okazję doświadczać tego, jak to jest, gdy każdego dnia poświęcamy czas na rzeczy, które sprawiają nam wielką ekscytację, które sprawiają nam wielką radość. I
wiem, że robienie czegoś takiego to jest coś, czego powinien doświadczyć każdy, absolutnie każdy człowiek na świecie, ponieważ to jest dostępne dla każdego i niektórym wydaje się, że praca z pasją, że robienie rzeczy, że posiadanie pasji to jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla niektórych osób, że to spada jak grom z jasnego nieba i jak ktoś ma szczęście, to ma pasję, jak ktoś nie ma szczęścia, to jej nie ma. Ale to działa zupełnie inaczej. Pasja jest w nas, pasja jest pewnego rodzaju stanem umysłu i w zależności od tego, na ile my się umiemy na nim otworzyć, to będziemy mieli szansę tego doświadczyć albo nie. Ja Ci dzisiaj pokażę, powiem Ci o tym, jak doświadczyć pasji, co konkretnie możesz zrobić, aby zmienić swój sposób myślenia, otworzyć się na pasję, a następnie co możesz w praktyce konkretnie zrobić, żeby doświadczyć aktywności, żeby doświadczyć różnego rodzaju sytuacji życiowych, czy żeby poznać tematy, które mogą stać się dla Ciebie bardzo ekscytujące, bardzo pasjonujące, mogą pomóc Ci umieć fascynować się życiem. I wiele osób tak naprawdę nie do końca rozumie, czym jest pasja i jak w ogóle pasja działa. Bardzo dobre pytanie zadała Kamila. Kamila zapytała, w jaki sposób rozpoznać, że nasze zainteresowania są tym, co naprawdę chcemy w życiu robić? Jak można odróżnić je od tak zwanego słomianego zapału? I odpowiedź na to pytanie wyjątkowo będzie jako cytat. Cytat Kena Robinsona z książki Uchwycić żywioł. Ken Robinson jest osobą, która zajmuje się edukacją. Być może znasz go z bardzo popularnego wystąpienia na TED, na konferencji TED. School Kills Creativity, czyli szkoły zabijają kreatywność. Genialne wystąpienie. No i on napisał książkę o żywiole, czyli o pasji, o tym, w jaki sposób to działa i no, napisał bardzo ciekawy sposób, to ujął i teraz sobie to przeczytam. Jednym z najsilniejszych znaków bycia uskrzydlonym jest poczucie wolności i autentyczności. Kiedy robisz to, co kochasz i w czym jesteś naturalnie dobry, jest znacznie bardziej prawdopodobne, że będziesz czuć się skupiony w swoim prawdziwym poczuciu siebie. Będziesz tym, kim czujesz, że naprawdę jesteś. Czynności, które kochamy wykonywać, wypełniają nas energią, nawet kiedy jesteśmy fizycznie wykończeni. Czynności, których nie lubimy, mogą wyssać z nas siły w kilka chwil, nawet jeżeli podchodzimy do nich w szczycie formy fizycznej. To tak jak bycie uskrzydlonym podłączało cię do zasilacza. Na czas, kiedy jesteś podłączony, dostajesz więcej energii niż wykorzystujesz. Bycie w żywiole, czyli w pasji, doświadczenie przepływu dodaje sił, ponieważ jest sposobem na zjednoczenie naszych energii. Jest sposobem, dzięki któremu czujemy się głęboko połączeni z naszym własnym poczuciem tożsamości, a to uczucie w dziwny sposób przychodzi przez poczucie zrelaksowania, poczucie, że to, co robimy, jest absolutnie naturalne. Jest głębokim doznaniem bycia w swojej skórze, połączenia ze swoim wewnętrznym pulsem czy energią. Myślę, że to jest bardzo trafnie opowiedziane, to czym jest tak naprawdę pasja, jak ona w ogóle działa i skąd mamy wiedzieć, że pasja to jest ta nasza pasja, że to, co robimy, to jest właśnie nasza pasja. To, co najważniejsze dla mnie jest w cytacie Kena Robinsona, to to, że pasja dodaje nam energii, a nie odbiera. Często jest tak, że coś robimy i to nam odbiera energię. Jeżeli robimy coś, co jest naszą pasją, to czujemy, że nawet jak jesteśmy fizycznie wykończeni, to mamy psychiczną siłę i energię po to, żeby robić tego jeszcze więcej. I tym charakteryzuje się pasja. Gdybyś miał zadać sobie pytanie, jakby to było, gdyby całe życie cię fascynowało? Gdyby wszystko, co tak naprawdę w życiu robisz, było dla ciebie fascynujące. Gdybyś każdego dnia, mimo że być może nie masz tej jednej, jedynej pasji, robił różne rzeczy, to po prostu fascynowałbyś się każdą chwilą w swoim życiu. Zastanów się, jakby to było, bo pierwszym mitem tak naprawdę, pierwszą taką przeszkodą na drodze do tego, żeby odnaleźć pasję, jest takie przekonanie, że ja muszę mieć pasję, aby być szczęśliwym. No i to jest automatycznie już słowo muszę wywołuje pewnego rodzaju presję, przymus, która blokuje nas na drodze do odczucia tego, czym jest uczucie pasji. Pewnego razu na coachingu przyszedł do mnie facet, który opowiedział mi o tym, że czyta całą masę książek rozwojowych i we wszystkich w nich to jest mówione, że on musi znaleźć tą pasję, bo jak znajdzie pasję, to pieniądze same przyjdą i szczęście same przyjdzie. No i to było pewnego rodzaju podcinanie sobie skrzydeł, podłożenie sobie nogi, bo jeżeli wyobrażamy sobie, że potrzebujemy tej pasji, że musimy ją mieć, aby być szczęśliwymi, to w tym momencie pojawia się pewnego rodzaju presja, pewnego rodzaju strach, które jest zaprzeczeniem tego, czym jest pasja.
Pasja jest pełną otwartością. Pasja jest takim przepływem flow. Pasja jest tym, że my w sobie czujemy, że to, co robimy, jest dla nas wielką, wielką frajdą. Czyli nie czujemy żadnego napięcia, żadnej presji, żadnego przymusu. A gdy mówimy sobie, ja muszę znaleźć tą pasję, to to jest najlepszy sposób na uniemożliwienie sobie odczucia pasji do czegokolwiek. Tak naprawdę, do czegokolwiek. I to, co jest ważne, to to, że pasja to nie jest rzecz. Pasja to nie jest tak, że ja mogę nazwać, że wędkarstwo to jest moja pasja, że szachy to jest moja pasja, że rozwój osobisty to jest moja pasja. Nie możemy nadać rzeczy zewnętrznej cechy bycia pasją. Pasja jest w nas. Pasja to jest nasz własny stan umysłu. Jeżeli my myślimy, że ja muszę znaleźć tą pasję na zewnątrz, to ten mindset, ten sposób myślenia to jest automatyczne blokowanie jakiegokolwiek rodzaju pasji. Ponieważ my mówimy, fizyka jest nudna, astronomia jest nudna, sport może być moją pasją, ale nie do końca. Historia nie jest moją pasją. Wędkarstwo nie jest moją pasją. To nie jest moją pasją. I nazywamy rzeczy i zastanawiamy się, czy ta rzecz, czy ten temat, czy ta dziedzina jest pasją lub ją nie jest. Raczej to, co powinieneś sobie zadać, jakie pytanie powinieneś sobie zadać, to pytanie, czy we mnie jest pasja? Co mnie ekscytuje? Czy ja w sobie mam uczucie pasji do czegoś? Zastanów się teraz przez chwilę i sprawdź, czy masz w sobie uczucie pasji do czegokolwiek. Być może ekscytuje cię to, jak zbudowane jest nasze ciało, jak zbudowane są planety. Być może ekscytuje cię to, jak zbudowany jest wszechświat, albo jakie prawa rządzą ekonomią. Być może fascynuje cię to, jak komunikujesz się z innymi ludźmi, jak poznajesz, czym oni się pasjonują. Znajdź teraz w sobie, w swoim ciele, to uczucie fascynowania się czymś. Czymkolwiek, nieważne. To może być nawet fascynowanie się tym, jak gotujesz. Fascynowanie się tym, jak jesteś na spacerze i jest piękna pogoda i natura kwitnie. Znajdź w sobie to uczucie i zastanów się, co to jest za uczucie? Jakie to jest uczucie? Jak się czujesz, gdy coś naprawdę cię pasjonuje, interesuje. I to uczucie, które w tobie jest, ono może się rozwijać. Ono może stawać się większe i większe i większe. Ono może pojawiać się coraz częściej, gdy otworzysz swój umysł na to, co może cię interesować w życiu. Widzisz, kluczem do zainteresowania się różnymi rzeczami jest uwolnienie się od schematycznych opinii. Od opinii to jest nudne, to jest nudne, to jest nudne, to jest nudne. To nie jest moją pasją, to nie jest moją pasją. Szukanie tej jedynej pasji jest jak strzelenie sobie samemu sambuja, ponieważ w tym sposobie myślenia wyobrażasz sobie, że jest ta jedna rzecz, która jest pasją i wszystkie inne rzeczy na świecie nie są twoją pasją, a więc oznacza to, że jeżeli coś nie jest twoją pasją, to znaczy, że to jest strasznie nudne. I w ten sposób wszystko, co napotykasz w życiu, mówi, że to jest nudne. To nie jest moja pasja, więc to jest nudne. I w tym momencie, jeżeli dopóki się nie uwolnisz od tych opinii, to nie dasz sobie możliwości otworzenia się na uczucie fascynowania się życiem. Wszystkim tak naprawdę jest wokół ciebie. Ponieważ gdybyś miał jedną rzecz zapamiętać z tej audycji, to byłoby to zdanie. Pasja to stan umysłu. Pasja to stan umysłu. I teraz, jeżeli się rozwijasz, jeżeli pracujesz nad swoimi przekonaniami, jeżeli pracujesz nad swoimi emocjami i twoja świadomość się rozwija, stajesz się coraz bardziej świadomym człowiekiem, coraz bardziej rozumiesz siebie, świat, który cię otacza, to na pewnym poziomie świadomości wszystko staje się twoją pasją. Po prostu pasjonujesz się życiem, które cię otacza. W momencie, w którym idziesz na spacerze, jesteś na spacerze i widzisz, że kwiaty kwitną, to możesz chwilę się nad tym zatrzymać i zacząć pasjonować, fascynować się tym, jak to jest w ogóle zbudowane, jak to jest możliwe, że kwiat daje takie owoce, które ty później jesz i on sprawia, że ty jesteś bardziej zdrowy, to cię odżywia, to ci daje pokarm, który jest zamieniany w energię życiową i tak dalej, i tak dalej. I możesz zacząć interesować się, fascynować się wszystkim. Na pewnym etapie, jak gdy zacząłem zgłębiać różnego rodzaju tematy, to zdałem sobie sprawę z tego, że gdybym ja nie robił tego, co robię, to mógłbym mieć całą masę różnego rodzaju pasji. Po prostu, gdy zdejmujesz z siebie ten schemat nudy,
tego, że życie jest nudne, gdy zdejmujesz z siebie te schematy ograniczające, te przekonania, które mówią ci, że jesteś niewystarczająco dobry, że nie dasz rady, że trzeba znaleźć jedyną pasję, żeby być szczęśliwym, to nagle świat staje przed tobą otworem i wszystko może być twoją pasją. I tutaj dobre pytanie zadał Mateusz. A co jeśli człowiek miał w swoim życiu dużo pasji, nadal ma, ale każda mu się nudzi? Ciągle zmieniam zainteresowania, wracam do starych i nie mogę się ustatkować, wybrać tej jednej rzeczy. No, na pewno jesteś już w dobrym miejscu, ponieważ nie blokujesz siebie. Nie blokujesz siebie poprzez schemat, jest tylko jedna pasja i wszystko inne jest nudne. Ponieważ widzisz, że masz tych pasji dużo, więc wiele rzeczy cię interesuje, ale na dalszym etapie pojawia się jakaś blokada, która nie pozwala ci wejść głębiej w tą pasję i naprawdę zgłębić ją od podszewki. Większość zajęć pochłania nas do reszty na pewnym poziomie umiejętności. Gdy my nie dajemy sobie przeskoczyć na ten poziom umiejętności, to w tym momencie dane zajęcie nas nie pochłonie, tak żebyśmy naprawdę wiedzieli, że to jest to, co możemy i to, co chcemy robić w życiu. My nie dopuszczamy się do tego poziomu umiejętności, ponieważ nie wierzymy w siebie. Czyli kluczem do tego, żeby wybrać jedną z tych pasji i nie dopuścić do momentu, kiedy ona nam się znudzi, jest to, żeby naprawdę zgłębić ten temat, żeby naprawdę, wiesz, zanurzyć się jak do oceanu po prostu, dowiedzieć się o tym wszystko, czego możesz się dowiedzieć, poświęcić temu naprawdę dużo czasu. I jak zauważysz, że naprawdę już dużo na ten temat umiesz, to może się okazać, że to poczucie, ja jestem w tym dobry, ja naprawdę dużo o tym wiem, ja naprawdę umiem coś z tym zrobić, ja naprawdę umiem ludziom o tym opowiedzieć, może sprawić, że poczujesz, że chcesz to robić do końca życia. Ja tak miałem z coachingiem. I coaching zawsze był dla mnie ważną częścią mojego życia i moich umiejętności. Chciałem się w tym temacie rozwijać. Ale nie czułem, żeby to było jakieś moje powołanie. Coś, co ja naprawdę, w czym naprawdę się sprawdzam jakoś tak głęboko pod kątem takiej życiowej misji. Było to dla mnie coś bardzo ważnego, wyjątkowego i chciałem to robić, ale do pewnego poziomu. I dopiero gdy poszedłem na akredytowany kurs coacha ICF, gdzie przez wiele tygodni chodziłem na szkolenia, ćwiczyłem godzinami coaching, różne metody coachingowe. I gdy poczułem ten taki moment przełomu, że ja naprawdę jestem w tym dobry, ja naprawdę potrafię pomóc człowiekowi na jednogodzinnej sesji, czy na kilku jednogodzinnych sesjach i kiedy potrafię zrobić coś, czego nie potrafiłem wcześniej, kiedy czuję, że coaching jest umiejętnością, która jest moja i świetnie sobie w tym radzę, odnalazłem zupełnie innego poziomu frajdy w tym. Zupełnie innego poziomu umiejętność czerpania z tego radości i pasji. Więc przeskoczyłem ten poziom umiejętności i odblokowałem pewien stan, który był we mnie. Pewien stan pasji. I tak to wszystko działa. Więc na pewnym poziomie, kiedy odblokujesz swój umysł i zrozumiesz, że pasja nie jest na zewnątrz, że to nie jest rzecz, ale że pasja jest zawsze i wszędzie, jest w tobie. Ona jest częścią ciebie i to jest twój stan ducha, stan świadomości, stan umysłu, który ty musisz uwolnić poprzez poradzenie sobie z tymi blokadami, które sam sobie stawiasz, to w tym momencie znalezienie tego jednego zajęcia, którym będziesz chciał się zajmować do końca życia, jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. A być może już teraz będziesz to wiedział, gdy pozbędziesz się tych ograniczeń. Alan Watts, znany filozof, doskonały myśliciel, mówi: co byś zrobił, gdyby na świecie nie było pieniędzy? No właśnie, co byś zrobił? Co byś zrobił, gdyby nie istniały na świecie w ogóle pieniądze? Czym byś się zajął? Co byś robił na co dzień? Być może siedziałbyś na kanapie, otwierał piwko i oglądał meczyki jeden po drugim. Być może czytałbyś portale plotkarskie jeden za drugim. A być może gdyby na świecie nie było pieniędzy i wiedziałbyś, że tak naprawdę możesz zrobić wszystko, to po prostu wyszedłbyś na ulicę i zaczął doświadczać życia. Pojechałbyś w podróż, zacząłbyś próbować nowych smaków świata, byś poznawał ludzi, byś próbował nurkować, próbował podróżować po nieodkrytych miejscach, byś poznawał kraje, poznawał miasta i tak dalej, i tak dalej. Widzisz, im więcej doświadczasz życia, tym większą masz szansę, że znajdziesz te rzeczy, które ciebie zainteresują. Świat jest po prostu niesamowicie bogaty we wspaniałości, które mogą cię spotkać. A jeżeli siedzisz w swoim pokoju non-stop i jedyna twoja nowość w ciągu dnia to jest nowa kanapka kupiona w bufecie, tam gdzie pracujesz,
zawsze wracasz i jedziesz do pracy tą samą drogą, spotykasz się z tymi samymi ludźmi, robisz ciągle to samo, to nie dziw się, że nie masz tej jednej, jedynej pasji. Nie dziw się, że nie pasjonujesz się życiem. Nic dziwnego, skoro przyzwyczaiłeś się do czegoś, co robisz non-stop. Ok, więc jak szukać pasji, gdy już odblokujemy się, gdy już damy sobie możliwość otworzenia się na to, co oferuje nam świat. Zanim powiem Ci 5 takich praktycznych, konkretnych sposobów na to, jak szukać pasji, są 2 ważne zasady. Po pierwsze, daj sobie czas i możliwość wypróbowania jak największej liczby życiowych doświadczeń. I nie mówię tutaj o poznawaniu nowej wiedzy, ale raczej o doświadczeniach. Czyli raczej nie o poznawaniu wiedzy na temat tego, czym jest marketing, ale o doświadczeniu tego, jak to na przykład działa, że Ty sprawiasz, że komuś bardziej podoba się to, co Ty robisz, ponieważ zareklamowałeś to w sposób autentyczny i szczery, mówiąc o tym w dobrych słowach. Żebyś nie zdobywał wiedzy o tym, czym jest wędkarstwo, ale żebyś wziął wędkę i wypróbował, sprawdził, co to znaczy. Im więcej rzeczy wypróbujesz, tym większe prawdopodobieństwo istnieje, że poznasz rzeczy, które Ciebie ekscytują. Po drugie, nigdy nie jest za późno. I tutaj odpowiem na pytanie Justyny, która mówi: a co z tymi, którzy na swoją pasję są za starzy? Odkryłam, że kocham taniec i często myślę, że mogłabym być instruktorką. To naprawdę dałoby mi spełnienie, tylko że ja mam już 31 lat. No Justyna, przykro mi, ale 31 lat to tak naprawdę prosta droga do trumny i już nic więcej w życiu nie zrobisz. Oczywiście to jest żart. Mam nadzieję, że nie wzięłaś tego na serio. 31 lat to jest bardzo młody wiek i przed tobą jest całe życie. Wyobraź sobie, że zaczynasz interesować się i praktykować taniec i nawet jeżeli pracujesz na etacie, to robisz to, no nie wiem, godzinę dziennie. Znajdujesz godzinę dziennie, żeby tańczyć. W weekendy, każdą chwilę wolną, kiedy masz, tańczysz. I po roku, po 2 latach stajesz się dobra w tym, co robisz. Umiesz już tańczyć, jesteś dobra w tańcu, więc poświęcasz dalszy czas na to, żeby stać się instruktorem. Więc przez rok zgłębiasz wiedzę, codziennie czytasz książki, rozmawiasz z ludźmi, poznajesz ludzi, oglądasz filmy, uczysz się, jak to jest być instruktorem, uczysz się metod skutecznej nauki tańca. I po 3, być może maks 4 latach możesz stać się instruktorką tańca. Jest to faktycznie dużo czasu, ale ile jest to czasu w kontekście 40 lat? W kontekście 50 lat życia, które być może Ci zostało. Porównaj sobie 4 lata, 40 lat. 4 lata nauki, 36 lat życia z wielką pasją. No, myślę, że w kontekście takiego porównania te 30 lat to wcale nie jest tak dużo i nigdy nie jest za późno na to, żeby pasjonować się, ponieważ wiek nie ma znaczenia. Nawet gdybyś miała 80 lat i zdecydowała się, że ostatnie parę lat swojego życia spędzisz robiąc coś, co kochasz, to zupełnie zmienia twoje życie już tu i teraz. W chwili, gdy zaczynasz robić to, co kochasz, twoje życie się już zmienia. Nie w momencie, kiedy jesteś tym ekspertem, kiedy na tym zarabiasz. W chwili, gdy podejmujesz decyzję, że będziesz to robić, już twoje życie całe się zmienia. Więc sama decyzja o robieniu czegoś z pasją, o zgłębieniu tego tematu, o pójściu w tym kierunku, już zmienia twoje życie. 1 godzina dziennie, chociażby. Twoje życie już nabierze kolorów, a po jakimś czasie to się uzbiera w wiele dni, w wiele dziesiątek, setek godzin, które sprawią, że będziesz mogła to robić bardziej profesjonalnie, być może nawet zawodowo. Ok, i teraz konkretne przykłady na to, co możesz robić, żeby doświadczać, żeby poznawać jak najwięcej rzeczy, żeby zgłębiać jak najwięcej rzeczy. Jedną z takich rzeczy może być to, żebyś poszedł na przykład do Empiku albo do jakiejś księgarni, albo do jakiegokolwiek sklepu, gdzie sprzedają czasopisma i kupił 10 różnych magazynów, czasopism, gazet. 10 najróżniejszych, ale mają to być rzeczy, których zupełnie nie znasz, których nigdy w życiu byś nie kupił, nigdy w życiu byś nie zgłębił. Jeżeli nie interesujesz się marketingiem, kup czasopismo o marketingu, kup czasopismo o polityce, kup czasopismo o psychologii, kup czasopismo o muzyce, o tańcu itd., itd. Kup tego jak najwięcej i poczytaj to. Bądź otwarty. To jest jednocześnie jako ćwiczenie, które może sprawić, że znajdziesz to coś, co gdzieś tam złapie twoją uwagę. Być może będzie jakiś artykuł z człowiekiem, który robi coś zupełnie nowego, coś, czego nie ma na liście zawodów, ale na przykład jest to ktoś taki jak coach diety, który łączy coaching, czyli motywowanie i umiejętności skutecznego rozwoju z dietetyką i staje się osobą, która motywuje ciebie do tego, żeby zmienić swoją dietę. Możesz zobaczyć, spotkać tam osoby, które robią zupełnie różne, nowe, ciekawe rzeczy, które mogą cię zainspirować do tego, żebyś ty robił dokładnie to samo lub coś jeszcze innego.
To jest też ćwiczenie, które pozwoli ci otworzyć się, ponieważ na początku będziesz miał takie poczucie, o kurde, to jest dziwne, ja nie chcę tego robić. Dlaczego miałbym czytać czasopisma, które mnie w ogóle nie interesują? I to jest właśnie ten moment, kiedy pokazuje, ujawnia się twój umysł schematyczny, znudzony, ten zblokowany, ten który jest, ma przed sobą wielki mur i nie może przez niego przejść. Przezwyciężasz ten umysł, przezwyciężasz te schematy i powiedz sobie, ja chcę to odkryć, ja chcę tego doświadczyć, chcę to zobaczyć. Oczywiście możliwe, że 9 na 10 tych czasopism w ogóle będzie dla ciebie absolutnie nieinteresujących, ale mimo to daj sobie szansę na otworzenie się i zadaj sobie pytanie, co ja ciekawego mogę tutaj znaleźć. Założę się, że znajdziesz wiele ciekawych rzeczy i nawet gdyby jedna gazeta miała być dla ciebie ciekawa, to już jest to poznanie czegoś nowego, już jest to otworzenie się na coś nowego, już jest to zgłębienie czegoś, czego wcześniej nie robiłeś, już jest to wyrywanie się z tego swojego schematycznego boksa. Więc to po pierwsze. Po drugie, znajdź wszelkiego rodzaju społeczności, kluby, miejsca, gdzie spotykają się pasjonaci różnych tematów. Ponieważ zupełnie co innego jest porozmawiać z osobą, która się czymś pasjonuje, a przeczytać gazetę, która o tym pisze. Gdy porozmawiasz z kimś, kto na przykład jest wędkarzem, to zobaczysz wędkarstwo od zupełnie innej strony, bo być może on ci powie, co go pasjonuje w wędkarstwie. I nie będzie to to, że on łowi ryby po prostu i siedzi godzinami i się nudzi, ale będzie to to, że ma kontakt z naturą, będzie to to, że odpoczywa, że się relaksuje, że medytuje i tak dalej, i tak dalej. Więc rozmawiając z ludźmi, którzy mają różnego rodzaju pasje, poznajesz sposób, w jaki oni widzą te pasje, jaki oni doświadczają tych pasji. Jeżeli sposób doświadczania tej pasji tobie się spodoba, to zrób to samo. Wypróbuj tego samego i zobacz, czy ty w taki sam sposób reagujesz, czy w taki sam sposób to czujesz w sobie. Jeżeli tak, może się okazać, że no, znalazłeś swoją pasję. Więc spotkaj ludzi, wychodź do klubów, na spotkania, zobacz coś od innej strony, wyjdź z domu po prostu i zacznij rozmawiać z osobami, które czymś się interesują. Gdy ja rozmawiam z pasjonatami, to w każdym, od każdego słyszę niesamowite rzeczy i od razu wiem, że gdybym ja robił to samo na tym etapie, to również mógłbym z tego czerpać całą masę frajdy i radości w życiu. Trzecia rzecz. To jest właściwie odpowiedź na pytanie Kasi, które było bardzo dobre, było trochę bardziej rozbudowane, ale wybrałem tylko tą jedną część, ponieważ tam było chyba 7 pytań w jednym pytaniu tak naprawdę. I Kasia pisze, co zrobić, jeśli wiem, że mam potencjał na coś wielkiego, ale nie mam pojęcia, co to jest. I to jest bardzo dobre pytanie, na które odpowiedź przyszło mi do głowy, gdy myślałem o tym, w jaki sposób my, gdy już w swoim rozwoju osobistym zajmiemy się sobą, to na pewnym etapie ewolucja zaprogramowała nas do tego, żebyśmy pomagali innym ludziom, żebyśmy zmieniali nasze otoczenie, żebyśmy robili duże rzeczy, które mają realne znaczenie. Żebyśmy nie robili rzeczy, które są bez sensu dla ludzkości, dla świata, ale żebyśmy robili rzeczy, które ją wspierają, wzmacniają. I w momencie, w którym my robimy coś, co ma głębszy sens, co ma większą, głębszą misję, głębszy cel, to automatycznie mamy do tego ogromnie dużo energii, ogromną pasję. Nie bez powodu ludzie, którzy zakładają fundacje, ludzie, którzy robią rzeczy charytatywnie, to są osoby, które mają głębokie poczucie pasji. Dzieje się tak dlatego, że w momencie, w którym robisz to, to automatycznie na pewnym poziomie po prostu dostajesz od wszechświata wielką dawkę pozytywnej energii, która sprawia, że chcesz jeszcze więcej tego robić. Tak jesteśmy zbudowani, że jeżeli pomagamy innym, to robimy coś dobrego dla całej ludzkości, czyli dla całego organizmu, jakim jest ludzkość. Tak samo jak w naszym ciele są komórki i one współpracują ze sobą, pracują dla dobra naszego całego organizmu, czyli twojego ciała, jednego ciała. Tak samo my jako społeczeństwo, jako społeczność, jako wszyscy ludzie na świecie pracujemy dla dobra całej ludzkości. I poprzez pracę dla dobra całej ludzkości ten organizm daje nam więcej zasobów do tego, żeby to realizować. Więc jak zadasz sobie pytanie, jak mogę lepszyć świat, jak mogę pomóc ludziom, co mogę zrobić, aby nawet być może nie cała ludzkość, cały świat się ulepszył, ale żeby moja społeczność miała lepiej, żeby moje otoczenie, moje miasto miało lepiej, żeby moja grupa znajomych miała lepiej, żeby ulica, na której mieszkam, była lepsza, to usprawianie, ulepszanie tego, co jest wokół ciebie, doda ci całą masę energii. Więc jeżeli masz, Kasia, poczucie, że chcesz zrobić coś wielkiego, to zastanów się, jak możesz przyczynić się do tego, żeby zmienić świat. Mówiąc bardzo górnolotnie,
Ale jeżeli nie myślimy górnolotnie, to nie mamy do niczego motywacji, prawda? Bo umysł nie jest stworzony do rzeczy małych. Jeżeli stawiacie cel, który jest mało ambitny, to automatycznie macie mało energii, żeby go osiągnąć. Cele, które ekscytują, to są cele duże. I dlatego trzeba sobie stawiać cele, które naprawdę motywują nas od wewnątrz. Już minęło pół godziny, ale jeszcze proszę Was o 10 minut. Ja dokończę, myślę, że w 10 minut się zmieścimy, a jest jeszcze parę ważnych rzeczy. Po czwarte, wypróbuj różnego rodzaju zawody. Ostatnio na jednym ze spotkań społeczności praktyków rozwoju osobistego MITPRO podszedł do mnie gość, który powiedział, że on zrobił sobie na studiach jeden rok przerwy, chyba na trzecim roku studiów jeden rok przerwy, po to, żeby przez ten rok wypróbować 4 różne zawody, które wydaje mu się, że mogą być dla niego interesujące i które mogą przerodzić się w coś większego. Po prostu zrobił sobie przerwę na studiach i zaplanował sobie pracę po 2 miesiące w 4 różnych zawodach. I uważam, że to był genialny pomysł. Uważam, że to był genialny pomysł, bo czym jest rok w kontekście całego życia? Niczym. A jeżeli podejmujemy decyzję pod wpływem rodziców, pod wpływem ścieżki, którą do tej pory wykonywaliśmy i tak dalej, i tak naprawdę nie jesteśmy pewni naszej ścieżki życiowej, to nie możemy zrobić nic lepszego niż właśnie próbowanie nowych rzeczy. Ale nie na zasadzie, że ja tylko na przykład przeczytam książkę lub poczytam w internecie, co to znaczy być tym kimś, ale ja naprawdę to zrobię. Przez 2 miesiące wskoczę, zanurzę się w to, będę to robił i sprawdzę, jak to jest pracować w tym, jak to jest być w tym, jak to jest robić to normalnie na co dzień. I tylko i wyłącznie to tak naprawdę może sprawić, że rzeczywiście doświadczysz tego i zobaczysz, jak to jest. Więc polecam Ci, daj sobie czas. Wiesz, nigdzie Ci się nie śpieszy, masz całe życie przed sobą. Nie musisz mieć tej pasji już tu i teraz. Nie musisz już teraz wiedzieć, co to będzie. Próbuj różne rzeczy i daj sobie możliwość zatrudnienia się w kilku nawet różnych miejscach na krótki czas po to, żeby sprawdzić, jak to jest, gdy jesteś strażakiem, jak to jest, gdy jesteś lekarzem, jak to jest, gdy jesteś osobą, która pracuje w restauracji, która gotuje, która robi to, która robi tamto. Zobacz, jak to jest, gdy jesteś tą osobą i wtedy dopiero zdecyduj, czy jest to coś, co chcesz robić. Po piąte, cały czas rób nowe rzeczy, nawet gdy już znalazłeś swoją pasję. Przede wszystkim rozbij, wiesz, tą wielką ścianę swoich schematów i zacznij robić nowe rzeczy po to, żeby więcej doświadczać. Nigdy nie przestawaj szukać nowych sposobów na realizację swojej pasji, nawet jeżeli już ją znalazłeś. Ja nie przestawałem szukać sposobów na realizację swojej pasji i jakiś czas temu, w zeszłym roku, znalazłem sposób na zupełnie nową formę edukowania ludzi, nową formę pokazywania im tego, jak oni mogą się zmienić. Zamiast prowadzenia dużych szkoleń na 30, 40, 50 osób, zacząłem prowadzić bardzo intymne i małe warsztaty na maksymalnie 7 lub 8 osób w miejscu, które jest totalnie oddalone od, wiesz, całego świata zewnętrznego, gdzie wokół jest sama natura, gdzie mamy domek dla siebie, gdzie siedzimy przez cały wieczór przy kominku i wspólnie wymieniamy się doświadczeniami, rozmawiamy, ćwiczymy, trenujemy i tak dalej, i tak dalej. Tam się dzieje głęboka zmiana i dla mnie to był sposób na odkrycie naprawdę zupełnie nowego sposobu na realizowanie mojej pasji, mimo że myślałem, że już nic tutaj więcej się nie da zrobić. I to otworzyło zupełnie nowe pokłady pasji, którą mam w sobie i dało mi do zrozumienia, że tak naprawdę nie ma totalnie żadnych barier. Jeżeli ja cały czas będę szukał nowe sposoby na realizowanie mojej pasji, to świat będzie mi dawał nowe pomysły. Ostatnio wpadłem na pomysł, żeby zebrać gdzieś w centrum miasta, Poznania, Warszawy czy jakiegokolwiek innego, wszystkich ludzi, którzy chcą, aby system edukacji się zmienił. I dało mi to niesamowite poczucie takiej wewnętrznej energii, że gdybym ja to zrobił, gdyby rzeczywiście 50, 100, 500, 1000 osób się zebrało w jednym miejscu i chciało pokazać całym sobą, że chcą coś zmienić, to by było coś naprawdę ekstra, coś naprawdę wielkiego. Więc znajduję nowy pomysł na realizowanie mojej pasji i te nowe pomysły sprawiają, że ja cały czas się tym inspiruję. Nie ma w ogóle możliwości, żeby się czymkolwiek znudzić, ponieważ jeżeli ty cały czas o tym myślisz, cały czas szukasz nowych sposobów, to zawsze będziesz zainspirowany. Spotykaj nowych ludzi, czytaj nowe książki, czytaj nowe czasopisma, szukaj nowych sposobów na realizowanie swoich pasji, na nowe sposoby robienia jakichkolwiek rzeczy i cały czas będziesz bodźcował siebie, będziesz ekscytował się życiem, które jest ci dane. Nie ma możliwości, żebyś się zanudził. Jeżeli się nudzisz, to wyjdź z domu i zacznij próbować testować życie. I na koniec chciałbym dać Wam takie wyzwanie. Wyzwanie, którego prawdopodobnie większość z Was nie wykona, z takiego względu, że takie są zwykle statystyki. Większość ludzi nie wprowadza w życie
rzeczy, które po danym szkoleniu, no, do, w praktykę rzeczy, które, które są na danym szkoleniu wytłumaczone. I ja wiem, że tutaj, jeżeli chodzi o, o czytelników naszego tego bloga, który ja prowadzę, to ta statystyka prawdopodobnie jest zupełnie inna, oczywiście znając Was. Jednocześnie wciąż jest to duże wyzwanie i pytanie ilu z Was rzeczywiście się zaangażuje, żeby to zrobić. Nagroda będzie wyjątkowa, ponieważ też będzie związana z coachingiem. Jednocześnie wyzwanie polega na tym, abyś w ciągu najbliższego tygodnia do następnego wtorku zrobił co najmniej jedną nową rzecz. Żebyś doświadczył jednej nowej rzeczy. Żebyś zrobił coś, czego do tej pory nie robiłeś. I nie mówię tutaj o tym, że wybierz nową ścieżkę do szkoły, czy do pracy, czy coś takiego drobnego, ale żebyś jakby wypróbował czegoś nowego. Żebyś poszedł w zupełnie nowe miejsce, poznał zupełnie nowych ludzi, żebyś przetestował coś, czego do tej pory nie robiłeś. I jak to zrobisz? W trakcie robienia tego zadawaj sobie pytanie, co mnie w tym fascynuje? Co jest w tym ciekawego? Bo jeżeli będziesz postrzegał całościowo i pytał się ciebie, czy to jako całość jest moją pasją lub nie, to znowu wpadasz w schemat nuda, nie nuda, pasja, nie pasja i tak dalej, i tak dalej. Zamiast tego nie skupiaj się na to, czy na przykład gra w tenisa jako całość jest dla mnie pasją, czy nie, ale co w grze w tenisa mnie pasjonuje. I zastanów się, jaki jeden czy dwa elementy z tego najbardziej ciebie fascynują, najbardziej ciebie ekscytują. I w ten sposób o wiele łatwiej znajdziesz to, co cię pasjonuje w tym, ponieważ nie będziesz wychodził z założenia, że ta zewnętrzna rzecz jest pasją. Czyli pytanie, co we mnie, co jest we mnie, co ja czuję, gdzie ja czuję ekscytację, przy czym czuję ekscytację. Czyli wybierasz, doświadczasz jednej nowej rzeczy, próbujesz jedną nową rzecz w tym tygodniu, do następnego wtorku i wpisujesz w komentarzach w tym artykule na blogu, w którym teraz jest audycja, wpisujesz w komentarzach, co cię w tym fascynowało, co cię w tym ekscytowało, co to dokładnie było. Czy to było jakieś uczucie, jakaś czynność, co to było za uczucie, czego doświadczyłeś. I spośród wszystkich odpowiedzi, które pojawią się w komentarzach, wybiorę 4 osoby, które otrzymają 30-minutowe sesje coachingowe przez Skype'a ze mną. W dogodnym dla tych osób terminie. 4 30-minutowe sesje coachingowe. I będą to sesje, które będą od początku do końca kompletne, dynamiczne, pełne aktywnej praktyki. No i te 4 osoby będą mogły wybrać sobie jakąkolwiek kwestię, nad którą będą chciały pracować. Więc nagroda jest bardzo duża. Wyzwanie też nie jest małe, ale nagroda jest taka po to, żeby rzeczywiście zmotywować Was do tego, żeby naprawdę coś zrobić po tej audycji, żeby wprowadzić tą wiedzę w praktykę, żeby nie przejść na tym do porządku dziennego, ale żeby mieć to w głowie i jak tylko będziecie mieli okazję, albo sami stworzycie tą okazję, zrobić coś, czego do tej pory nie robiliście, doświadczyć czegoś nowego. I robiąc to, zadać sobie pytanie, co w tym mnie fascynuje. I pamiętajcie, nie ma czegoś takiego jak zewnętrzna pasja. Pasja jest w tobie. Pasja jest stanem umysłu. Na pewnym poziomie świadomości wszystko nas pasjonuje, ponieważ jesteśmy jednostkami, przez które pasja przepływa, gdy otwieramy się na przepływ tej energii. Zadawaj sobie pytanie, czy we mnie jest pasja, co mnie ekscytuje, co mnie pasjonuje, gdzie we mnie jest ta pasja i skupiaj się na tym uczuciu. Pozwól mu rosnąć, pozwól mu się rozwijać. Nie wychodź z założenia, że musisz mieć pasję po to, żeby być szczęśliwym, ponieważ nie musisz mieć pasji. Wystarczy, że sam otworzysz się na ten stan umysłu, którym jest pasja i wszystko, co jest wokół ciebie, będzie ciebie fascynować mniej lub bardziej. Oczywiście na pewnym poziomie mniej, później w trakcie rozwoju jeszcze bardziej, w trakcie otwierania się jeszcze bardziej. Uwolnij się od opinii, to jest nudne, to nie jest moja pasja, ponieważ w każdej rzeczy, w każdej dziedzinie możesz znaleźć coś, co cię będzie ekscytowało. Jeżeli coś jest dla ciebie totalnie nudne, to wiedz, że to jest twój schemat, twoja myśl, twoje przekonanie, które ciebie ogranicza i które mówi ci, że tylko na świecie jest ta jedna, jedyna rzecz, która będzie twoją pasją. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na realizowanie swojej pasji. Nawet jeżeli masz 78 lat, nawet jeżeli masz 54 lata, nawet jeżeli masz 65 lat, to każda chwila spędzona na pasji, nawet jeżeli nie będziesz to robił profesjonalnie, to jest wygranie twojego życia. To jest najlepsza decyzja, jaką mogłeś w życiu podjąć. Więc nieważne, ile ci to czasu zajmie, nieważne, czy to będziesz robił profesjonalnie, czy nie, nieważne, czy będziesz to robił w wolnych chwilach, czy dla przyjemności, czy dla pieniędzy,
zdecyduj się, żeby to robić. Nieważne, ile czasu zostało ci jeszcze w życiu, ponieważ w momencie podjęcia decyzji, że będziesz robił to, co kochasz, twoje życie się zmienia. Pamiętaj, żebyś zadawał sobie pytanie, co byś zrobił, gdyby na świecie nie było pieniędzy? Bo to jest kluczowe pytanie, na które być może teraz jeszcze nie znasz odpowiedzi, ale na które być może za tydzień będziesz już odpowiedź znał. Albo za miesiąc, albo za rok. Daj sobie dużo czasu na szukanie tej pasji i nie wymagaj od siebie, ponieważ każde wymaganie od siebie to jest presja, którą budujesz. Presja powoduje blokady emocjonalne. Blokady emocjonalne sprawiają, że nigdy nie doświadczysz uczucia pasji. Więc daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. Być może będziesz potrzebował 2 albo 3 lata, żeby naprawdę odkryć w sobie pasję. Ale jeżeli to się wydarzy, to twoje życie się zmieni. Więc bądź otwarty na to. Pamiętaj, cały czas bądź na to otwarty. Mam nadzieję, że ta audycja tobie pomogła. Za tydzień dostaniesz nagranie do przesłuchania jeszcze raz, żeby sobie to utrwalić, żeby podjąć się wyzwania jeszcze raz być może. Znaczy, to jest wyzwanie, które ja bym ci polecał, żeby robić do końca życia. Jak tak najczęściej jak możesz. Tak naprawdę cały czas, żebyś robił nowe rzeczy i doświadczał, i testował, ponieważ jeżeli doświadczysz 2 rzeczy w przeciągu najbliższego miesiąca, no to jest małe prawdopodobieństwo, że znajdziesz coś, co naprawdę będzie wow dla ciebie i stwierdzisz, że jest to coś, co chcesz robić codziennie. A jeżeli w ciągu najbliższych 2 miesięcy przetestujesz 15 nowych rzeczy, no to prawdopodobieństwo drastycznie, ale to drastycznie wzrasta. Daj sobie szansę na to, żeby to prawdopodobieństwo było jak największe. Otwórz się, nie wymagaj od siebie presji. No i przede wszystkim fascynuj się wszystkim, czym możesz się fascynować. Zobaczysz, że tego się można nauczyć, no to się można otworzyć, a świat się staje zupełnie, zupełnie inny, gdy to się dzieje. W komentarzach pod audycją napisz, jak ci się podobało, co bierzesz dla siebie z tej audycji, który temat, która kwestia, jaka metafora, jakie zdanie, to co powiedziałem, co jest dla ciebie najważniejsze, co ci najbardziej pomaga, co z tego bierzesz dla siebie, co zapamiętujesz dla siebie. I jeżeli masz dla mnie jakiś feedback, informację zwrotną, coś co mogłbym poprawić w tych audycjach, to też napisz. A wyzwanie polega na tym, żebyś w ciągu najbliższego tygodnia zrobił coś nowego, doświadczył czegoś innego, czegoś nowego i zapytał się siebie, co mnie w tym fascynowało, co mnie w tym ekscytowało. Napisał komentarz na blogu i 4 osoby, które wybiorę, otrzymają półgodzinny coaching poprzez Skype'a. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Wkrótce kolejna audycja, więc słyszymy Cię niedługo. Życzę Wam przewspaniałego wieczoru i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!